zapowiada nam się kolejny emocjonujący bieg. Tak jest, kilkanaście sekund do jego startu, ale oni już są gotowi. Gomulski, Jerzy Ratajczak i Kowalski. Bardzo dobrze, spod taśmy Kowalski jest w tej chwili drugi. Został nieco Jerzy na 4-2 dla gości. Układa się ten bieg, ale już Kowalski dobiera się do skóry Gomulskiemu. Ostro tam trzy razy pojechał Kowalski z Gomulskim i przedziera się na prowadzenie. Gomulski nie pozostaje dłużny i on wraca na pierwsze miejsce. Pociągnęło tam jeszcze Kowalskim. Znów było niebezpiecznie, znów zapachniało upadkiem. Nie kontynuuje tego biegu. Już Jerzy odjechał. Gomulski, no jest ta wściekłość sportowa. Nie miało go być w składzie, to jedno, ale teraz to, co pobudził w nim Kowalski, można byłoby powiedzieć, że Bartłomiej Kowalski obudził Krakena w Kacperze Gomulskim, ale Gomulski musi się jeszcze oglądać, bo Kowalski nadciąga znów blisko, znów centymetry, milimetry od siebie, ostro broni się Kowalski, broni się przed upadkiem, a broni się na prowadzeniu również Gomulski po wewnętrznej. 4-2 dla gości.